Na jakie wydarzenia rynek reagował w minionych dniach? Na jakie zwrócił uwagę w kolejnych? I czy obecna geopolityczna cisza w naszym regionie nie poprzedza przypadkiem burzy? W minionych dniach na rynki nie trafiły jakieś kluczowe publikacje makroekonomiczne, choć inwestorzy zrobili użytek z tych mniejszego kalibru, jak chociażby środowego raportu z ostatniego posiedzenia FOMC. Ten okazał się mieć jastrzębią wymowę, bowiem inwestorzy dowiedzieli się z niego, że temat ryzyka podwyższonej inflacji wciąż pozostaje problemem dla Fedu. To z kolei zmniejszyło nieco apetyty inwestorów na ryzyko, a wyceny pierwszego cięcia stóp procentowych przesuwają się z września na listopad. Kolejna obniżka miałaby mieć miejsce w styczniu. Warto przypomnieć, że jeszcze na początku tego roku rynek wyceniał aż 7 obniżek ceny pieniądza za oceanem. Co ciekawe, tak silna korekta oczekiwań wciąż nie robi na inwestorach większego wrażenia, a więc nie prowadzi do jakiegoś poważnego odwrotu od ryzykownych aktywów. Otwartą pozostaje cały czas kwestia, czy inne, pozainflacyjne czynniki nie skłonią przypadkiem Fedu do zmiany narracji na ponownie łagodniejszą. Wiadomym jest, że lwia część amerykańskiego zadłużenia ma krótki termin zapadalności, zatem trzeba je rolować po obecnej cenie pieniądza, a chętnych na nie, zwłaszcza poza USA, bynajmniej nie przybywa. Zresztą w minionych dniach pojawiła się także wiadomość o tym, że w pierwszym kwartale Chiny pozbyły się amerykańskich papierów skarbowych o wartości ponad 50 miliardów dolarów. W kontekście wciąż wysokich stóp warto też spojrzeć na zmiany ilości wniosków o ogłoszenie upadłości w USA. O ile w 2023 roku można było mówić o chwili oddechu, o tyle od początku tego roku ponownie ich przybywa. Ponadto pamiętajmy także, że jesteśmy kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi i na razie kondycja psychofizyczna Bidena raczej nie wskazuje, aby miał on szansę z Trumpem. Nie mający już nic do stracenia demokraci mogą się więc ratować w pierwszej kolejności podmianą Bidena na innego kandydata do Białego Domu. Ale z pewnością nie zabraknie także nacisków na Fed, aby nieco pomógł wyrównać szanse na ostatniej prostej kampanii. W praktyce więc przeciąganie liny może mieć miejsce w oparciu o decyzję na posiedzeniu wrześniowym. Posiedzenie listopadowe w tym kontekście nie ma już większego znaczenia, bowiem odbędzie się chwilę po wyborach. Z wydarzeń makroekonomicznych w najbliższych dniach warto zwrócić uwagę na dwie kwestie. Pierwszą będą opublikowane już jutro wstępne dane o inflacji CPI w Polsce w maju. Według prognoz mamy zobaczyć kolejny jej skok, tym razem z 2,4% do 2,7%. Z punktu widzenia inwestorów, na globalnym rynku dużo ważniejsza będzie czwartkowa rewizja inflacji PCE za oceanem, wraz z odczytami dynamiki wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale. Przypomnę, że dane wstępne pokazały tu ewidentną stagflacyjną kombinację, a więc wyraźny spadek PKB z równie wyraźnym skokiem inflacji. W przypadku danych zrewidowanych szacunki mówią o zejściu dynamiki wzrostu gospodarczego z 3,4 do 1,4, natomiast inflacja PCE ma wzrosnąć z 2% do 3,7. Przypominam również, że to właśnie na wskaźnik PCE mocno patrzy Rezerwa Federalna. Ten tydzień ma również nieco lżejszy charakter, a to z uwagi na układ kalendarza. W poniedziałek Amerykanie świętowali Dzień Pamięci, a Brytyjczycy obchodzili wiosenne święto bankowe, zatem w obu przypadkach nie pracowały tam rynki, co było mocno odczuwalne na poziomie globalnej aktywności. Z kolei na naszym rynku jesteśmy już prawie jedną nogą w długim weekendzie, a to z uwagi na czwartkowe Boże Ciało. Na koniec dzisiejszego, bardziej zwartego omówienia najważniejszych wydarzeń rynkowych chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, co przed nami w zakresie geopolityki, bowiem wiele wskazuje na to, że po dłuższych miesiącach ciszy wokół Ukrainy niebawem jej temat może ponownie trafić na pierwsze strony gazet. A wszystko za sprawą Amerykanów. A precyzyjniej tego, czy podejmą oni decyzję o zmianie przeznaczenia dostarczanego przez nich sprzętu militarnego. Do tej pory amerykańska pomoc opierała się na umowie, że Ukraina będzie wykorzystywać przekazany sprzęt jedynie w celach obronnych. Teraz toczy się dyskusja na temat tego, aby można go było użyć także w celach ofensywnych i to dalekiego zasięgu, czego skutkiem byłoby zagrożenie wybranym celom na terytorium Rosji. Na taką możliwość naciskał także szef NATO. Ten temat zdecydowanie warto śledzić w najbliższym czasie, bowiem jeśli Amerykanie zdecydowaliby się na taki krok, może to mocno podbić ryzyko geopolityczne, zwłaszcza w naszym regionie. W tym kontekście przede wszystkim uważałbym na polskie aktywa czy złotego. Można bowiem w ciemno założyć, że Rosja nie będzie się biernie przyglądać wlatującym na jej terytorium pociskom i w jakiś sposób zareaguje. Od symetrycznej odpowiedzi przez przecięcie łańcuchów dostaw broni, chociażby bombardując szlaki komunikacyjne idące z zachodu, po uderzenie w składy amunicji krajów, które zdecydowały się wysłać własne wojska, angażując się w ten sposób już bezpośrednio w konflikt.
Scenariuszem alternatywnym byłoby natomiast wstrzymanie się Amerykanów z decyzją o zmianie przeznaczenia dostarczanej przez nich broni, a w przypadku Rosji wstrzymanie z zapowiadaną kolejną ofensywą. A wszystko do listopadowych wyborów prezydenckich. Jeśli bowiem wygra je Trump, szybko może się pojawić przestrzeń do dyskusji na temat kształtu porozumienia. Ponieważ znaczna część zachodnich społeczeństw nie popiera angażowania się w ten konflikt, kalkulujący swoje szanse demokraci zapewne wezmą to pod uwagę, co także mogłoby sygnalizować, że nie zdecydują się na eskalacyjny krok. Niemniej jednak miejcie na oku doniesienia w tej sprawie, bowiem jej rozstrzygnięcie może być kwestią najbliższych tygodni i w zależności od niego na rynkach ponownie może zrobić się gorąco.